Wydarzeniu, a mianowicie o przybyciu świętego Mikołaja do Holandii. W zeszłym roku chcieliśmy nagrać ten odcinek, ale nie mogliśmy, bo potrzebny był koronapas, żeby tu być. Ale w tym roku już wszystko jest normalnie i możemy. Natomiast w zeszłym roku nagraliśmy odcinek o samym święcie świętego Mikołaja, który można oglądać tutaj. A w tym roku opowiadamy o rozpoczęcie całego sezonu mikołajkowego. Jak widzicie za mną, już przypłynął statek ze świętym Mikołajem i jego pomocnikami. Dzieci teraz śpiewają mu piosenki na powitanie. Przed chwilą też pani burmistrz przemawiała i oficjalnie powitała szanowanych gości. A za chwilą wszyscy pójdą w długi pochód z orkiestrą dętą przez miasto do sali, gdzie będzie się odbyć impreza, no tam takie przyjęcie, gdzie święty Mikołaj spotyka się z wiedźmi. Święty Mikołaj oczywiście będzie jechać tam na swoim białym albo szarym koniu. Heel voorzichtig, okay. Beetje fit blijven. Oké, okay, helemaal goed Sinterklaas. Ja. Goed zo. Nou, ik ga u waarschijnlijk nog wel een keer zien de komende weken. Ik wens u een hele goede tijd, ook in Sint-Josef. En ik, fijn dat we met z'n allen daarheen mogen. Goed zo, en ik geloof dat we nu nog een keertje een liedje gaan doen, hè? Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Wat fijn dat u er bent. Tradycja obchodzenia Dnia Świętego Mikołaja jest już bardzo stara i znana w różnych krajach, ale zwyczaje, które teraz mamy w Holandii, takie jak przypłynięcie Świętego Mikołaja statkiem, mają swoje początki w XIX wieku. Wtedy właśnie jego pomocnik pierwszy raz wyglądał jak mauretański paź. Mikołaj zaczął przypływać parowcem z Hiszpanii i po święcie wracał tam balonem. Tego ostatniego zresztą już nie robi, bo wraca statkiem. Pod koniec XIX wieku zaczęło być organizowane przyjęcia świętego Mikołaja z pochodem, orkiestrą, dętą itd. Na początku na statku przepływał święty Mikołaj razem z jednym pomocnikiem, ale z czasem stało się ich więcej, bo jakoś dzieciom trzeba było wytłumaczyć, jak oni razem są w stanie dostarczyć prezenty do wszystkich dzieci w całym kraju. Data przypłynięcia też zmieniła się od 6 grudnia do połowy listopada. Do nas w Montfort przypłynął dziś, czyli 12 listopada. Od 1952 roku przyjęcie świętego Mikołaja co roku jest nadawane w telewizji. Od 2001 roku do tego w całym okresie od kilku dni przed przypłynięciem do samego święta codziennie są nadawane wiadomości mikołajkowe o tym, jak przebiega podróż, przygotowanie prezentów itd. Oczywiście zawsze są różne przygody, które mogą powodować, że święta nie będzie w tym roku. Czemu święty Mikołaj przybywa tak wcześnie? To jest wytłumaczone tym, że potrzebuje czas, żeby zbierać informacje na temat, czy dzieci były w tym roku grzeczne i zasługują na prezenty. Też musi się dowiadywać, kto życzy sobie jakie prezenty i te prezenty przygotować.
Po nocach jeździ na swoim koniu po dachach domów, zbiera pozostawiane w butach pod kominkiem listy dzieci i przekąski dla konia i w zamian zostawia jakieś słodycze albo małe prezenty. Też spotyka się z dziećmi w różnych miejscach, takie jak szkoły i zakłady pracy. Jednym słowem, jest bardzo zajęty i nie zdążyłby, jakby nie przepłynął 2-3 tygodnie wcześniej. Halo? Przyszliśmy z pochodem do miejsca, gdzie będzie zaraz impreza. My tu dalej niestety nie pójdziemy, bo do środka puszczają same dzieci do pewnego wieku. Więc dla nas jest koniec impreza. Będzie też koniec vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że czegoś się nauczyliście, że was to zaciekawiło. Dziękuję za oglądanie i cześć. Pa. Bent u een van de belangrijkste fietsen? Ik ben de hoofdfiets. Ja, dat is te zien inderdaad. Doeg! Welkom Sinterklaas, welkom Pieterbaas. Welkom Sinterklaas, welkom Pieterbaas. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Jullie mogen allemaal zwaaien! Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Welkom Sinterklaas, welkom Sinterklaas. Wat fijn dat u er bent. Allemaal cadeautjes bij hem. Thank you.